sztuczne inteligencje są stosowane w sektorze energetycznym do zredukowania emisji szkodliwych substancji, jak również do optymalizacji procesów technologicznych. Metody sztucznej inteligencji mogą przyczynić się także do prognozowania zapotrzebowania na energię w perspektywie krótko- i długookresowej, co ma istotne znaczenie dla produkcji energii, jak i jej sprzedaży. Możemy wykorzystywać sztuczne inteligencje również w prognozowaniu pogody, co w szczególności jeżeli chodzi o siłę wiatru czy natężenie słoneczne. No i metody sztucznej inteligencji są wykorzystywane właśnie w optymalizacji procesów technologicznych, co znacznie przyczynia się do tego pozytywnego efektu ekologicznego, który chcemy uzyskać. Przykładem może być rozwiązanie naszej firmy Silo. Produkt ten optymalizuje proces spalania w kotle energetycznym i on opiera się o zasadę o układ immunologiczny organizmu żywego. I system ten na bieżąco reguluje pracę elektrowni, ucząc się równocześnie tej elektrowni na bieżąco. I w sytuacji, gdy jakieś urządzenie wypada lub zmniejsza lub się zużywa, produkt nasz na bieżąco bierze pod uwagę te zmiany, które zachodzą, tak jak człowiek, czyli symulujemy sztuczną inteligencję w komputerze i wprowadza poprawki, przez co elektrownia jest sterowana lepiej i aktualnie do bieżącego punktu pracy. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w jednej z śląskich elektrowni dało bardzo pozytywne efekty. Zredukowano emisję CO2 o ponad 8000 ton węgla w skali roku, jak również ograniczono zużycie amoniaku o ponad 6600 ton na rok, przez co poprawiła się sprawność kotła energetycznego i również zredukowano zużycie węgla. Sumarycznie oszczędności, które zyskała elektrownia, są rzędu 1 400 000 w skali roku.